Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, podczas której gościmy dwóch redaktorów. Redaktora Wojciecha Sumlińskiego, autora serii już książek Powrót do Jedwabnego i filmu Powrót do Jedwabnego. Nawet mamy ten film ze sobą, Szanowni Państwo. Dzisiaj z tymi publikacjami obeszliśmy Sejm, obeszliśmy wszystkie kluby parlamentarne, obeszliśmy gabinety wicemarszałków, marszałek Sejmu, powręczaliśmy egzemplarze książki i filmu. I Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy po to, żeby zaprotestować przeciwko cenzurze, cenzurze badań historycznych, cenzurze debaty publicznej. Ale o szczegółach opowie sam autor zarówno książek, jak i filmu, redaktor Wojciech Sumliński. Bardzo proszę. Zanim powiem Państwu dzień dobry, chciałem powiedzieć dziękuję. Dziękuję panu posłowi za to, że możemy się tu dzisiaj spotkać. To cenna inicjatywa, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy do czynienia z autentyczną cenzurą. Wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, w której dajmy na to dziennikarz Gazety Wyborczej, TVN, czy na przykład Tomasz Sekielski zaprasza na premierę swojego filmu, któremu towarzyszy książka i okazuje się nagle, że w tym filmie psuje się projektor. Potem, kiedy mówi, że spotkanie będzie bez projektora, może być dyskusja, psują się wszystkie projektory. Przyjeżdża 500 osób, zastają zamknięte drzwi, tylko dlatego, że ludzie, którzy tego filmu nie widzieli, nie czytali książki Powrót do Jedwabnego, nie widzieli filmu Powrót do Jedwabnego, stwierdzili a priori, że jest to film, że jest to książka antysemicka. Potężny nacisk na kino Wisła na warszawskim Żoliborzu, kłamliwe artykuły Gazety Wyborczej, mowa nienawiści w kinach Żoliborzu, wszystko a priori. Robią to ludzie, którzy mają usta pełne frazesów o wolności słowa, o wolności mediów, ale tak naprawdę nie pozwalają na to, by opinia publiczna sama mogła ocenić, czy to jest film wartościowy, czy jak twierdzą niektórzy, antysemicki. Wyobraźcie sobie Państwo sytuację, że ten dziennikarz Gazety Wyborczej, czy Tomasz Sekielski, czy ktokolwiek inny, któremu uniemożliwiono zorganizowanie premiery, następnego dnia jedzie do Łodzi, do kina Helios i tam także zostaje odwołany pokaz filmu. Potem na 14 kolejnych spotkań to samo dzieje się w 7 kolejnych miejscach. Wszyscy, którzy organizują tego typu spotkania, pokazy filmu i dyskusje wokół filmu i książki Powrót do Jedwabnego, poddani są potężnej nagonce, są zastraszani, grozi im się na wiele sposobów, a jeżeli już mają w sobie dość odwagi i siły, by doprowadzić do takiego spotkania, tak jak to miało miejsce na przykład na Stadionie Śląskim w sali konferencyjnej, to po kilku minutach spotkanie zostaje przerwane. Na skutek fałszywego alarmu przyjeżdża 5 zastępów Straży Pożarnej i spotkanie się kończy. Albo tak jak to miało miejsce w Otwocku, gdzie przychodzą ludzie, którzy jedyne co mają do powiedzenia to krzyki, precz, antysemityzm i tym podobne rzeczy. Proszę Państwa, ten film jest własnością opinii publicznej. Ten film powstał dzięki ludziom, często z tak zwanego symbolicznego wdowiego grosza. To ludzie, którzy nam zaufali, którzy powiedzieli, że to ich obchodzi, to co jest w tej książce, to co jest w tym filmie, że ma to dla nich znaczenie, że jest to dla nich ważne. Jakim prawem, na jakiej podstawie uniemożliwia się tym ludziom przeczytanie książki, zobaczenie filmu, a priori nakreślając ten film, tę książkę jako antysemickie? My chcemy rozmawiać. Wydaje mi się, że wielką wartością jest to, że możemy wymieniać się na poglądy, możemy dyskutować. Tymczasem to, z czym mamy do czynienia obecnie, to jest ni mniej, ni więcej. Po prostu cenzura. Ja przyznaję, kilkadziesiąt lat jestem dziennikarzem, ale czegoś takiego nie widziałem jeszcze nigdy. Nie widziałem takiej sytuacji, w której doszłoby aż do takiej cenzury, w której zastrasza się ludzi, którzy mają odwagę organizować spotkanie, ale nawet ci odważni mówią, będziemy te spotkania autorskie dotyczące książki z pokazem filmu, z omówieniem filmu, będziemy je organizować, mówiąc ludziom o tym w dniu spotkania. Bo panie Wojtku, panie redaktorze, jeżeli my będziemy mówić o tym dzień lub dwa wcześniej, to w ogóle nie będzie spotkania. Tak przyjdzie niewiele osób, 40-50, bo dowiedzą się w dniu spotkania, ale jeżeli będziemy o tym mówić wcześniej, to spotkania w ogóle nie będzie, bo są tak potężne naciski na organizatorów, na władze samorządowe, na wiele, wiele innych osób, które mają odwagę, by zmierzyć się z tą niechcianą prawdą. Proszę Państwa, ta książka i ten film pokazują bardzo trudne wątki dotyczące relacji polsko-żydowskich. Pokazują nieznane opinii publicznej dokumenty, fakty i prawdę, które jest własnością opinii publicznej. Nie ma takiego prawa, które by uniemożliwiało, które by zabraniało opinii publicznej przekazania tego, co jest jej własnością.
Apeluję, abyśmy dyskutowali, abyśmy nie wprowadzali cenzury, tak jak to się dzieje od co najmniej 2 tygodni, od kiedy zaczęliśmy mówić o tym filmie i o tej książce. Mamy do czynienia z cenzurą, jakiej ja przyznaję, od początku, od ponad ćwierćwiecza uprawiania zawodu dziennikarza, nie zaznałem, nie widziałem, nie słyszałem jeszcze nigdy. Jeszcze raz zacznę od tego, zakończę tym, na czym zacząłem. Wyobraźcie sobie państwo, że to nie Wojciech Sumliński, że w takiej sytuacji jest jakikolwiek inny dziennikarz Gazety Wyborczej, TVN-u, Tomasz Sekielski, ktokolwiek inny. I że robi mu się takie rzeczy, nie pozwala mu się zorganizować premiery, zastrasza się ludzi, którzy organizują mu spotkania. A kiedy już do spotkania dojdzie, to włącza się alarmy. Proszę państwa, przecież o tym by mówiły nie tylko media w Polsce, ale zdaje się, że chyba także daleko poza Polską. Tymczasem tutaj wszystko warowne klauzulą tajemnicy, milczenia, zaciszenia. Bo są takie tematy, są takie prawdy, które są zbyt prawdziwe, by o nich opowiadać. My uważamy, że takich prawd nie ma, że prawda jest własnością opinii publicznej i ludzie powinni się dowiedzieć, o co tak naprawdę chodzi, co nam grozi, skąd się to wzięło i dokąd to zmierza. Dziękuję bardzo. Jeżeli państwo będziecie mieli jakieś pytania, oczywiście jestem do dyspozycji. Dziękujemy. Pan redaktor Marcin Rola. Witam państwa bardzo serdecznie. Tutaj nie wiem, czy zauważyliście na początku konferencji, akurat gdy wchodziliśmy, zauważyła nas dziennikarka Gazety Wyborczej i zabrała swój mikrofon. Tutaj tego jednego mikrofonu, szanowni państwo, brakuje, więc już widzimy, z jakimi mediami mamy do czynienia. To co, nie będę mówił tego samego, co Wojtek, szanowni państwo. Prawda jest oczywiście najważniejsza, prawda jest ciekawa. O prawdę my walczymy. Mamy do czynienia z nieprawdopodobną, szanowni państwo, cenzurą i takim smaganiem tak naprawdę pseudoantysemityzmem, wyimaginowanym antysemityzmem Polaków. Nikt nie mówi o tym, że przecież po 3 latach Naczelny Sąd Administracyjny ujawnił raport profesora Koli. Tak, tutaj podziękowania dla mecenasa Litwina, który to no, wychodził 3 lata, gdzie jak widzimy na te zdjęcia i widzimy, jak ta tak zwana ekshumacja wyglądała, została przerwana oczywiście, wiemy jak to wyglądało. Zresztą w filmie i w książce są piękne wywody i archeologów, i generalnie historyków, badaczy, którzy brali wtedy udział. Widzimy nieprawdopodobne zdjęcia, kiedy różni ludzie chodzili i na tym miejscu tej zbrodni, tej kaźni Żydów po prostu na przykład kiepowali papierosy. To jest coś nieprawdopodobnego, szanowni państwo. Te wszystkie fakty ujawniamy i to jest niebywałe, by w państwie demokratycznym, by w państwie prawa taki papierek lakmusowy, jakim jest zbrodnia w Jedwabnym, była cały czas utajniana. Dziwnym trafem, zauważcie państwo, że premiera odbyła się 17 września i tego samego dnia rabin Szudrich spotkał się z ministrem Zbigniewem Rauem. Ministrem spraw zagranicznych. Ja bym bardzo chciał poznać stenogram z tej rozmowy, z tego dialogu. Bardzo bym chciał wiedzieć, o czym panowie wtedy rozmawiali. Zobaczcie, że nie zostaliśmy jako twórcy zaproszeni na przykład do ministerstwa w żaden sposób, nie wiem, nie liczę na jakąś pochwałę, ale w jakiś sposób udzielenia wsparcia i tak dalej, i tak dalej. Tylko właśnie został zaproszony rabin Szudrich. Ja jestem bardzo ciekaw, o czym panowie rozmawiali. Jeżeli nie wyjaśnimy, szanowni państwo, tej zbrodni, no to nie mamy o czym mówić. Nie mamy o czym mówić, jeżeli chodzi o wartości takie jak państwo suwerenne polskie, jak państwo niepodległe, jak państwo dumne. Widzimy, że na arenie międzynarodowej właśnie tym takim wyimaginowanym de facto antysemityzmem smaga się Polaków w taki, a nie inny sposób. Robią to mainstreamowe media. Ja apeluję właśnie, szanowni państwo, by otworzyć przede wszystkim debatę. Otwórzmy debatę naukową z naukowcami, z historykami. Wróćmy do tej ekshumacji, bo bez tej ekshumacji, szanowni państwo, nie poznamy rzeczywistych faktów, realnych faktów i cały czas gdzieś będziemy właśnie się opierali w takiej, nie oszukujmy się, ale ruskiej dezinformacji, bo to, co robią niektóre media, jeżeli chodzi o te kwestie. Ja spotkałem także i media, i wielu polityków, jak byliśmy ostatnio na rocznicy Jedwabnego, no to te pytania i taka nagonka na dziennikarzy, na historyków, którzy chcą prawdy, a którzy przede wszystkim domagają się rzeczywistej, realnej debaty, jest czymś nieprawdopodobnym. Tak więc apelujemy absolutnie o wznowienie ekshumacji, rzetelnego śledztwa przez prokuratorów, przez archeologów i podania faktów do informacji publicznej. Dziękuję państwu serdecznie. Oczywiście dzisiaj także byliśmy we wszystkich klubach i u wszystkich wicemarszałków i marszałek Sejmu. Rozdaliśmy płyty i książki. Liczymy na zapoznanie się państwa i konstruktywną krytykę odnośnie tych wszystkich faktów historycznych, rzetelnych, które są ujawnione w tym filmie i w tej książce. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jeszcze na koniec kilka wniosków, kilka podsumowań. Oczywiście wiemy to nie od dzisiaj. Nasze środowisko ostrzegało o tym od lat, że jest prowadzona
operacja na skalę międzynarodową, na skalę światową, mająca przypisać Polakom zbrodnie Holokaustu. Ta operacja nie jest prowadzona od lat, a nawet nie od dekad, tylko od kilkudziesięciu lat. Polacy zderzyli się z tą rzeczywistością po raz pierwszy w latach 90. Natomiast ona trwała jeszcze głęboko, kiedy myśmy jeszcze głęboko tkwili jako państwo, jako naród w okowach komunizmu. Ta operacja ma swoje podłoże i w resentymencie części środowisk żydowskich antypolskim, ale ma też swoje podłoże w bardzo konkretnym interesie materialnym związanym z restytucją mienia bezspadkowego, czy tak zwanego mienia pożydowskiego. I musimy, proszę Państwa, sobie z tego wszystkiego zdawać sprawę i musimy wreszcie uwolnić polską debatę publiczną od poprawności politycznej. To znaczy, będziemy w tym Sejmie zapraszać gości, będziemy robić zespoły parlamentarne, będziemy chcieli zaprosić również oczywiście pana redaktora Sumlińskiego, żeby zaprezentował swoje tezy, żeby zaprezentował swoje publikacje, ale będziemy chcieli też się zapoznawać oczywiście z debatą, z dyskusją na ten temat. Przecież od tego jest właśnie przestrzeń publiczna, żeby wolną debatę naukową, historyczną toczyć. Dziękuję serdecznie za to, że panowie dzisiaj tutaj z nami są. Zapraszamy do kontaktu i do spotkań z panem redaktorem Sumlińskim. Jeśli nie ma żadnych pytań, to dziękujemy Państwu serdecznie.